strony wichurka.pl. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić, żeby Wasz smok w School of Dragons świecił oraz jak w 5 minut zdobyć dużą ilość gemów. Więc pierwsze to właśnie jak zrobić, żeby smok świecił. Musicie wejść w sklep. Tutaj pokaże się Wam właśnie to na początku. To musicie kliknąć Limited Availability. I tutaj musicie na ostatnią stronę. I tutaj macie taki jakby... No taki jakby eliksiry. Tutaj macie duże, ale dużych się nie opłaca, bo one są na 12 godzin, a te małe właśnie są na 4. I wybieracie sobie kolor, kupujecie. Ja już mam kupione. I teraz wybieracie swojego ulwa. I akurat tutaj szczerbatka. Wezmę sobie. Teraz musicie na siebie kliknąć. Taki hełm z połową twarzy jakby. Taki. I wy pokażecie. Tutaj się zbugowało. I teraz musicie kliknąć z takiego zwiniętego szczerbatka. I tutaj macie takie, no takie właśnie tutaj i musicie tutaj kliknąć. Tutaj us oraz yes. I was smok świeci. To jest bardzo fajne, ponieważ właśnie świecące zwracają na siebie uwagę. Tutaj są same szczerbatki. Więc teraz przejdziemy do drugiej części filmu. Dobra, więc na potrzebę tego odcinka stworzyłam nowe konto i teraz wchodzicie w jakąkolwiek skrzynkę na maile właśnie. I ja najbardziej polecam właśnie mainesie.com i tutaj już wpisałam gemy na sod na przykład. Potem wciskamy strzałeczkę. Przechodzimy z powrotem do School of Dragons. Nie to. Wchodzicie w sklep. Ładuj się. Ok. I tutaj macie takie Earn Gems. Tutaj musicie to kliknąć. Teraz Wam się ładuje. Ok, wreszcie mi się pokazało to okienko. I tutaj musicie to kopiować to. I tutaj wpisać właśnie to, co tutaj macie wpisane. Gramy na sod. I Ctrl V. I tutaj wpiszcie co chcecie. Potem send. Ok. I tutaj z powrotem tą strzałeczkę. Niestety można tylko to 5 razy przesłać i daje po 50 gemów. Oczywiście link do My Messi będzie w opisie. Tutaj wciskacie potem Join the Fun. I teraz Wam się otwiera strona ze School of Dragons. Tutaj wciśnijcie najlepiej 15 lat. Bo poniżej 13 chyba się nie da, jak dobrze pamiętam. Poniżej 13 potem to nie zadziała. I tutaj właśnie musicie wpisać ten e-mail.
tutaj na przykład cokolwiek, plątaninę jakąś. Tutaj też jakąś cokolwiek wciśnięcie, potem finish and play. Play now. I tutaj teraz musicie wcisnąć Exit Game. I tutaj, tam gdzie są właśnie pokazane gemy, powinno wam się dodać 50 gemów, ale nam jeszcze się ładuje. To chwileczkę poczekamy. O, i widzicie, dodało nam się 50 gemów i tak zróbcie z 5 razy. I to jest bardzo fajne właśnie, potem możecie kupić albo właśnie VIP-a, albo jakieś jajko, więc polecam. No i właśnie to świecenie to zwraca wszystkich uwagę i wszyscy się do ciebie przylepiają, na przykład jak chcesz być nawet dosyć sławny przez 5 minut lub właśnie te 4 godziny, to właśnie możecie sobie włączyć to świecenie. A tutaj to jest bardzo fajne, ja właśnie sobie przelałam i stamtąd mam smoka, bo ja tam VIP-a kupiłam. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych moich filmów. Więc do zobaczenia w moim następnym filmie.